Matura 2023 z biologii. Te trzy błędy będą Cię drogo kosztować. Po pierwsze, niewykonywanie zadań zgodnie z ich poleceniem. Zwróć uwagę, że w zadaniach na maturze często jest polecenie podkreśl, weź w kółko, wykreśl. I w taki sposób, w jaki jest to tutaj napisane, tak też musimy to wykonać. Jeżeli zadanie tyczy się podkreślenia na przykład poprawnych wyrazów w zdaniu, tak też musisz zrobić, żeby nie stracić punktów. Dodatkowo zwróć zawsze uwagę na to, o ile informacji proszą Cię w zadaniu. Może być tak, że polecenie zadania prosić tylko o to, żeby na przykład wymienić, jaki jest narząd hydrostatyczny u ryby, a może być tak, że w poleceniu proszą Cię o nazwę tego narządu i o jego funkcję, więc żeby uzyskać maksymalną ilość punktów z takiego zadania, musisz wtedy zawrzeć aż dwie informacje. Czytanie poleceń ze zrozumieniem jest bardzo ważne. To samo się dzieje w poleceniach, do których dołączony jest tekst źródłowy. Często te teksty źródłowe są po prostu bardzo duże. Wtedy weź sobie długopis i zaznaczaj najważniejsze informacje. Zwróć uwagę na funkcje życiowe, na reakcje, na różne przebiegi energetyczne. To są te takie kluczowe informacje, po których łatwiej Ci się będzie dalej pracować. Oczywiście warto sobie wtedy przeczytać podpunkty i polecenia do tego tekstu i potem szukać tych konkretnych zagadnień w tym tekście źródłowym, ale skupiaj się na tych konkretnych informacjach, żeby w odpowiedzi nie przepisywać tych tekstów, tylko żeby na nich bazować i na nich pracować. Po drugie, nigdy nie zostawiaj pustych odpowiedzi w zadaniach typu prawda-fałsz. To jest najgorsza rzecz, jaką możesz sobie zrobić, bo Twoje szanse spadają do zera. Oczywiście, nikt nie jest alfą i omegą i wcale nie musimy wiedzieć wszystkiego. Zdarza się czasami tak, że czytamy jakieś zdanie i naprawdę nie wiemy, czy to jest prawda, czy fałsz. W tej sytuacji zaznacz któryś z tych dwóch rzeczy, która Ci bardziej intuicyjnie podpowiada, albo zrób jakąś wyliczankę. Dzięki temu zwiększysz swoje szanse o 50%. Może Ci się uda, może to będzie dobry strzał, ale nigdy nie zostawiaj tam pustego miejsca, bo jeżeli to puste miejsce tam zostawisz, no to wiadomo, że na pewno tego punktu tutaj się już nie uda zdobyć. I po trzecie, pamiętaj o jednostkach. Oczywiście w maturze z biologii rzadko są zadania matematyczne, mocno obliczeniowe, ale jak najbardziej ona tutaj gdzieś tam się przejawia. I bardzo ważne jest to, żeby w tych odpowiedziach, w których robimy te zadania, pamiętać o jednostkach. Na przykład w genetyce mamy krzyżówki. I w tych krzyżówkach bardzo często nas proszą o jakiś genotyp, o fenotyp. Pamiętaj wtedy, że oczywiście możesz go zapisywać w formie stosunku, ale też możesz zapisywać go w formie z procentami. Więc pamiętaj wtedy, żeby tę jednostkę tutaj zapisać. Oczywiście mamy też mapowanie, tutaj też możemy jednostki mapowe używać i one również są bardzo ważne, ponieważ bez tych jednostek stracisz ten punkt, o który tutaj w tym całym zadaniu walczysz. Bardzo podobna sytuacja jest, gdy rysujemy wykres, albo opisujemy wykres, albo pracujemy na wykresie. On się może w różnych formach zadania pojawiać. Pamiętaj o tym, żeby opisywać osie, oś X i oś Y, te osie się jakoś muszą tutaj nazywać. My musimy tutaj używać poprawnej nazwy tej osi, ale też pamiętaj o jednostkach. Jeżeli taką jednostkę da się tutaj naprowadzić, na przykład od temperatury mogą być na przykład stopnie Celsjusza, to pamiętaj, żeby napisać temperaturę i w nawiasie dać stopnie Celsjusza. Zwróć uwagę też w poleceniu i w tekstach źródłowych, jakie są używane jednostki, żeby one nie były od siebie różne. Musimy pracować ciągle na tych samych materiałach, o których tutaj w całym tym poleceniu nas tutaj proszę. Bardzo podobnie jest z sytuacją legendy. Kiedy na tym wykresie rysujesz taki wykres słupkowy i na tym wykresie słupkowym jest więcej danych, to warto oczywiście robić go zgodnie z legendą i narysować tę legendę gdzieś z boku, opisać, że słupek, który nie jest zamalowany, to jest to, a słupek zamalowany to jest coś innego. Dzięki temu nie stracisz cennych punktów na maturze. Ale pamiętaj, że nawet najdoskonalszy sposób nauki na niewiele się zda, jeżeli odpowiednio nie zaplanujesz swoich powtórek. Musisz wiedzieć, czego dokładnie się od Ciebie wymaga i jak to rozłożyć w czasie. Co powiesz na gotowe i konkretne planery z całym obowiązującym materiałem rozpisanym tydzień po tygodniu? Możesz otrzymać je ode mnie za darmo, jeżeli zapiszesz się na bezpłatne spotkanie online, które odbędzie się 3 września o godzinie 18. Powiem Ci na nim, na co konkretnie masz zwrócić uwagę, wskażę też najtrudniejsze zadania i podzielę się moimi sprawdzonymi maturalnymi sposobami, które pomogły już setkom moich uczniów. Kliknij w link poniżej.